Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Projekt Ink, już w trzecim odcinku serii Od Zera do Tatuatora, w którym pokazuję Wam, jak ja chcę dojść do perfekcji, jak ja chcę zostać tatuażystą. Już z góry Wam dziękuję za te poprzednie dwa odcinki, które okazują się naprawdę fajnym strzałem, może w dziesiątkę, bo dużo osób ogląda, dużo osób pozytywnie komentuje, więc Wam się to podoba, a ja dla Was będę kontynuował tą serię. I w tym odcinku przejdę z roli już obserwatora, bo na razie obserwowałem, co Julia, Tomek i Marek robią, do czynów. Ale nie, jeszcze to nie będzie maszynka, jeszcze nie będę tatuował ludzi. Dostałem od Marka zadanie. Szef powiedział, weź ołówek do ręki i dał mi kilka grafik. Widać coś? O, takie coś i patrzcie, jest tutaj taka kaczka. Ja mam ją przerysować w lustrzanym odbiciu, czyli tu się zacznie dziób, tu będą oczy i tu się zaczną nogi i tak do góry. Ja mam to wszystko, co tutaj widać, przerysować w lustrzanym odbiciu. Jedno, taką grafikę, taka. Widzicie, dają sobie na różne strony też, ja to sam sobie drukowałem, różne wielkości, żeby nie było za łatwo, ani za trudno. Żaba. O, taki nos. Kaczucha mała. Pies. Widzicie? I tutaj takie ciężkie twarze. Nie będzie to łatwe, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. I zrobię to ołówkiem. Na początku zrobię to ołówkiem, trzymając go w ręce. O, tutaj z mojego pena sobie dam, o, zaraz to jeszcze tak, o, w ten sposób, żeby mieć już ten gryf pod maszynkę. Kilka obrazków zrobię ręcznie, bez maszynki, a kilka obrazków będę rysował maszynką rotacyjną, żeby poczuć ten ciężar, poczuć te wibracje. No więc nic, nie ma co dużo gadać, trzeba działać, trzeba je lecieć tym koksikiem. Także ja zaczynam pracę. Obserwujcie. Na początku chciałbym wybrać jakiś łatwy wzór, bo niestety, ale teraz się żarty już skończyły i niestety, ale opinia publiczna zaraz może być dla mnie nie do zniesienia. Oczywiście żartowałem teraz, bo jakoś szczególnie, no chyba nikt mnie na razie nie zdemotywuje do tego, ale wiadomo, jak to jest w internetach. Mi się wydaje, że no dobry początek, zrobimy to, bo tak jak mówię, teraz jedziemy. Co sobie dać, coś pod spód? Tak, mam sobie te, no i tak, lustrzane odbicie, tak? Słuchajcie, to jest moja wersja i damy szefowi do oceny. No dobra, tutaj można jeszcze tak. Chociaż może źle dobrany ołówek, ale o tym się dowiem. Myślę, że to jest, no dobra, jest ok. Nikt by sobie tego jeszcze w takiej formie nie wydatuował, ale może jeszcze jakieś później poprawki wprowadzę, coś tam. Jest to jak jest i tak trzeba to przyjąć. Słuchajcie, może ten obrazek nie jest jakiś piękny, idealny, ale szef, zadając to zadanie, miał w tym jakiś cel i jaki ten cel będzie, zobaczymy, bo też, jakby to powiedzieć, no tatuatorzy nie muszą z głowy tatuować, są od tego kalki, ale tu jest jakiś głębszy cel, nie wiem jeszcze jaki, dowiem się. Zaraz przejdziemy do maszynki, ale zanim przejdę do maszynki, to ja sobie na spokojnie jeszcze przetatuję ołówkiem trochę kartek, żeby dostać lepsze wprawy i zobaczymy, może wtedy mnie pochwalicie,
ale na końcu wam pokażę wszystkie prace, które namalowałem dzisiaj, teraz. Także etap suchego ołówka mam już za sobą. Mam tam kilka prac, pokażę wam je, a może teraz. Taki piesek, wiem, nie jest idealny. No, tą pracę widzieliście. No i to. I tam jeszcze coś tam pokombinowałem. Trzeba poprawić, ale zanim to zrobimy, zrobimy teraz trika. Zaraz wam pokażę ten wzór. I ten wzór teraz zrobimy przy użyciu maszynki z ołówkiem. Delikatne wibracje są, więc można w tym momencie sobie lekko przysymulować ten ciężar. No ten ołówek trochę może mi za krótki wyszedł, ale dobra. Ciężar, jakieś tam bicie, no i ta wizja artystyczna, więc lecimy teraz z tym tutaj tematem. Pewnie nie jedna osoba z was teraz się zastanawia, czy ma to jakieś przełożenie co do igły, co do prawdziwego tatuowania. Trochę musiałem zmienić sprzęt, bo po prostu urwało się, połamało się i ma to bicie i naprawdę, no, trzeba wyćwiczyć nogi, jeżeli jedziemy na cewkach, to trzeba nogę łącznie z tym wyćwiczyć. Szef Marek zadał mi takie zadanie, ja mu to pokażę i nie wiem, co z tego wyniknie. Jakie on miał kryteria wobec mnie, czy miał być to idealnie odbite co do lustrzanego odbicia, czy miał jakieś inne tutaj myśli zadając mi to zadanie. Szef Marek jest teraz na gestspocie w Niemczech, więc nie pójdę go teraz zapytać, no bo go nie ma. Tak to wyszło, być może nie idealnie. No ale cóż. W taki sposób dla początkujących, tych, którzy no, mają gdzieś tam od kogoś pożyczyć jakiś sprzęcik lub w salonie, dostaną tą cewkę i mogą sobie po prostu bezkarnie jeździć. Odcinek trzeci dobiega końca. Ja już was teraz może nie proszę, ale informuję o tym, że warto subskrybować kanał, warto dać dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Ten dzwoneczek jest dla was. Zapraszam również na Instagrama Projekt Ink. Wszystkie informacje będą pod spodem w opisie. I taka jeszcze krótka uwaga, kto obserwuje kanał Projekt Ink na Facebooku, chciałbym poinformować, że algorytmy instagramowe niestety tak się dzieją, że ten profil coraz mniej osób widzi. Więc jeżeli jesteś osobą, która lubi ten profil również na Facebooku, wejdź na niego i daj go w taki sposób. Kliknij przeglądanie w pierwszej kolejności, żebyś nie przegapił żadnego wpisu, bo widać to po statystykach. I teraz nie jest błaganie o suby, ani o lajki, tylko informacja dla was. Także dziękuję wam bardzo i oczywiście tradycyjnie komentujcie to, co tu się wydarzyło i dajcie znać, czy to, co widzieliście, jest krzywe, czy proste, czy wam się podoba, czy jestem dobrym materiałem na tatuatora, czy wyście tak, w takim sposób wiedzieli, czy to jest dla was nowość. No i co, w kolejnych odcinkach kolejne nowości, kolejne ciekawostki, a sam się zdziwiłem, że tak można, więc czekajcie na czwarty odcinek i w czwartym odcinku również przekażę wam, jaka była reakcja szefa na te prace, które do tej pory zrobiłem, więc wrzucam je za chwilę, zobaczycie je, hej!